Dzień dobry, nazywam się Maciej Okraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o tym, co interesującego dzieje się w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, to zapraszam też do czytania artykułów na stronie działzagraniczny.pl, rozbudowanych newsów na facebookowym fanpage'u oraz codziennych wideo relacji na Instagramie, w których towarzyszy mi czworonożny redaktor Amstaw, pan Sadełko. Możesz również wesprzeć moją działalność w serwisie Patronite. Więcej na ten temat dowiesz się, wchodząc na stronę patronite.pl, łamane przez dział zagraniczny. Dziś moim gościem jest Stasia Budzisz, reporterka specjalizująca się w regionie Kaukazu oraz autorka właśnie wydanej książki Pokazucha na gruzińskich zasadach. Dzień, dzień dobry. dobry, dzień dobry. Będziemy rozmawiali właśnie o Gruzji, ze względu też na specyfikę tej książki, bo Gruzja jest niezwykle popularna wśród Polaków. Pojawiło się bardzo dużo publikacji na temat tego kraju. Wszyscy się rozpiewają na tym, jak bardzo są gościnni Gruzini, jak lubią Polaków itd., itd. Natomiast brak jest za kulis. Publikacji. W zasadzie jedyna książka, jaka przychodzi mi do głowy, to jest Wojciech Jagielski. To był tytuł. Dobre miejsce do umierania. Dobre miejsce do umierania. Tylko on jest troszeczkę inny, bo on pisze bardziej o skutkach wojny na Kaukazie. Natomiast ty piszesz o życiu codziennym Gruzinów. I to jest też istotne, bo ty mieszkałaś w Gruzji przez jakiś czas i to jest tak, że nie jesteś, nie jedziesz na ten miesiąc, czy tam, czy dwa i wiesz, nie oglądasz tylko tej fasady, ale faktycznie z tymi Gruzinami miałaś okazję po prostu poprzebywać tak dogłębnie. Więc wykorzystamy tą sytuację, że akurat jesteś w Polsce i Wyjątkowo w Warszawie. <laughs> I odbrązowimy chyba taki najbardziej klasyczny przykład gruzińskiej kultury, zawsze podawany w tych publikacjach na ich temat, czyli supra. Opowiedz, co to w ogóle jest? Supra to jest jeden z takich najważniejszych aspektów, albo ważniejszych aspektów gruzińskiej kultury. Jest to kultura Siedzenia za stołem, kultura ucztowania. Ona się trochę różni od takiej naszej, naszego ucztowania, ponieważ no, też mamy takie coś, że, że, że jakby przyjmujemy gości bardzo często, tak? albo kiedyś przyjmowaliśmy pewnie ich więcej niż, niż dzisiaj. Z różnych to wynika, przyczyn, że teraz się to troszeczkę pozmieniało. Natomiast w Gruzji rzeczywiście gość w dom, Bóg w dom, i wtedy rozpoczyna się taka ogromna impreza, czyli która nazywa się suprą, taka gościna. Stoły uginają się od jedzenia. Jest oczywiście wino, mhm. bo bez wina się nie da. No i to wino, tego wina nie pije się tak, nie sączy się tego wina tak, jak, jak nam się wydaje, że powinniśmy sobie pić tak, tak, tak delikatnie. Tylko wino pije się na komendę po toaście i zawsze pije się je do dna. I te toasty prowadzi jakiś wodzirej specjalny, Ta, prawda? Tak, na, który nazywa się tamada. I oczywiście nie zawsze pije się do dna, bo no, nie, nie, nie trzeba oczywiście, można, ale też jest taka zasada, że, że w Gruzji można dolewać. To znaczy zawsze trzeba dolewać, nawet mhm. Jeżeli ktoś wypił pół kieliszka, to trzeba mu dolać przy następnym rozlaniu. Mhm. Nie ma czegoś takiego, bo u nas, u nas się na przykład nie dolewa. No tak? Tak. A w Gruzji się dolewa. Więc supra jest też jednym z takich najbardziej przyjemnych aspektów odwiedzenia tego kraju mhm. i nawet mieszkania w nim i uczestniczenia w tych suprach. To można nawet badania antropologiczne nad gruzińską suprą przeprowadzić. Myślę, że one byłyby, one mogłyby być konstruktywne, tylko nie wiem w jakim czasie można byłoby je tak Jasne. przeprowadzić, bo to różnie mogłyby się kończyć te supry. Natomiast jest to jeden z ważniejszych Takich elementów. Gruzini oczywiście twierdzą, że supra istnieje od zarania dziejów, czyli od momentu, kiedy Bóg stworzył Gruzję, i, <grymne> i już wtedy Gruzini świętowali. gruzińskie wino ma 8000 lat, zostało udowodnione, ponieważ takie badania archeologiczne to wykazały. Natomiast to nie jest zgodne z prawdą, ponieważ antropolodzy twierdzą co innego, że supra tak naprawdę w takim. W takim w tej formie, takiej, tej formie którą, którą znamy dzisiaj, jest od XIX wieku, mhm. tak naprawdę, czyli od momentu, kiedy Gruzję inkorporowała Rosja i była z racji tego, że była prawosławna, Gruzini w pewnym stopniu przestraszyli się tego, że mogą stracić swoją tożsamość, więc przenieśli to do stołu. Jasne. Tak, więc no i to, i to, i to jakby się dopiero w tym momencie tak naprawdę, no, jeżeli chodzi o gruzińską Suprę. Te Supry są, są dość obfite, prawda? Mówię o ludziach, bo u nas impreza jest nawet, jak się Biorą 3-4 osoby w kuchni, a supra jest raczej taką wieloosobową imprezą, prawda? Nie, są różne supry. Mogą być supry, które są trzyosobowe, mogą być supry dwuosobowe, mhm. jednoosobowych nie ma. Mhm. W ogóle w Gruzji nie ma czegoś takiego jak jedzenie w pojedynkę. To te, takiego czegoś, znaczy to nawet są takie przesłowia w języku gruzińskim, które funkcjonują, że najgorszą rzeczą to jest to, żeby człowiek jadł sam albo jadł w samotności, albo nigdy nie jest w samotności. Gruzini się dzielą zawsze się dzielą, więc nawet teraz wychodzi na to, że zaczynam wszystko mówić dobrze, ponieważ zawsze mi zarzucają, że ta książka Pokazucha jest czymś takim złem o tej Gruzji, a to no, jakby ja nie miałam takiego celu, żeby napisać książkę, jasne, która jasne. skrzywdzi y, jakiekolwiek Gruzinę, albo jakąkolwiek Gruzinkę, więc y, supry są różnego rodzaju, natomiast no, największe są oczywiście wesela, mm -hmm. ponieważ wesela są na 200-300, ja na największym, jakim byłem w Weselu Gruzińskim, to no liczyło 400 osób. Sporo. Y, no sporo, tak. Sporo. I duże są jeszcze stypy. Typy, ponieważ mm -hmm. bardzo ważne jest to, w jaki sposób pożegna się człowieka. Z tego świata, ponieważ uważa się, że ten ostatni dzień jest taką zapowiedzią tego, jakie będzie, jak będzie wyglądało jego życie wieczne. W związku z tym taką suprę po pogrzebie, która nazywa się, ona się nazywa kalechi, nie wypada nie pójść. I to jest właśnie taka odwrotność, jak na przykład u nas, że, że jak sąsiedzi jakaś tam taka rodzina trochę dalsze widzi, że, że mnóstwo mhm. ludzi przyszło, no to się wycofuje i nie idzie po prostu na tę stypę, no to tam nie można tego zrobić. Zmierzam do tego. Mówisz, że nie pisałeś tej książki, żeby zaszkodzić gruzinom, ale musimy przejść do takiego obiektywnego zła, czyli kredytów. To, o czym ty tu piszesz właśnie w tym rozdziale su SUPRZE poświęconej, jest to, jak ono wygląda od strony finansowej. To znaczy, że osoba, na którą spada ta rola gospodarza, Płaci za wszystkich innych, i to doprowadza do bardzo poważnych problemów finansowych mm -hmm. Gruzinów. To w ogóle wynika z. Trzeba wyjaśnić troszeczkę kontekst tego, mm -hmm. całej tej supry, właśnie tej, tej wspólnotowości. Ponieważ przy takich dużych imprezach, jak na przykład wesele bądź pogrzeby, i o tym też piszę, funkcjonują takie zeszyty. Mm -hmm. I w tych zeszytach zapisuje się osoby, które przyszły na pogrzeb bądź na ślub i, no, i dały jakąś kwotę. W prezencie bądź w pomocy, ponieważ tam nie ma czegoś takiego w przypadku pogrzebów, jak taki zasiłek pogrzebowy, jak na przykład tak. występuje u nas. Więc taki pogrzeb, który z reguły spada na kogoś nieoczekiwanie i no ciężko się do niego przygotować, no jest potężnym wydatkiem. Zwłaszcza jeżeli na taką stypę przyjdzie 100 osób. No więc to trochę kosztuje, no bo kosztuje jedzenie, a jedzenie, jedzenia musi być sporo, ponieważ jest to pożegnanie tego nieboszczyka, a jeżeli jest to pożegnanie, czyli to, co już powiedziałam, jego życie wieczne zależy od tego, jak to będzie wyglądało, no to nie można na niej oszczędzać. Więc wszyscy znają sobie z tego sprawę, więc jeżeli umiera ktoś na przykład, nie wiem, w jakimś małym miasteczku albo w bloku, albo na wsi, no gdziekolwiek, to oprócz tego, że przychodzi rodzina, która się zrzuca na ten pogrzeb, to znaczy daje pieniądze osobie, która ten pogrzeb wyprawia, no to jeszcze na przykład, jeżeli ten człowiek ma jeszcze żyjących... Kolegów i koleżanki z klasy, no to oni robią swoją zrzutkę. Z pracy robią swoją zrzutkę. Jacyś tam, nie wiem, z zespołu muzycznego znajomi, koledzy, przyjaciele robią swoją zrzutkę. Jakby w ten sposób jakby pomagają, no, jakby ogarnąć tę całą sytuację, która nagle się wydarzyła. I to jest świetne, bo, bo to pozwala tym ludziom przetrwać w takich nawet dość trudnych sytuacjach. To samo się robi właśnie przy ślubie, tylko że przy ślub można zaplanować, więc tu jest troszeczkę inna sytuacja. Natomiast tu funkcjonują też te zeszyty, czyli jest pogrzeb, więc siedzi jedna osoba, która spisuje, że na przykład rodzina... Marja Niszwili dała 100 larii na pogrzeb nie wiem, dziadka Soso. Tam ktoś tam jeszcze inny dał 150, a ktoś dał 20, bo więcej nie mógł. No i ten zeszyt funkcjonuje w rodzinie i w, w tym momencie, kiedy z tej kogoś innego rodziny ktoś umrze albo będzie wychodził za mąż bądź się żenił, tak. no to się sprawdza w tym zeszycie, zeszycie, ile oni tutaj nam dali na to i na to. No i tę kwotę trzeba oddać. Można dać więcej, ale nie można dać mniej. No i w ten sposób jakby sobie pomagają. Ale skądś trzeba mieć na początek na tą wyprawę pieniądze, prawda? I ty tu właśnie piszesz o tym, jak ruszyła w pewnym momencie w Gruzji. machina kredytowa. Machina kredytowa, która wcześniej nie istniała w tym kraju. Tak, to znaczy pewnie jakieś były formy brania kredytów, tylko że tak na dobrą sprawę, w, sowieckim, w Związku Sowieckim Gruzja była no oczkiem w głowie Moskwy przez bardzo wiele mhm. lat. I tak naprawdę, patrząc w ogóle na historię, to w Gruzji nie żyło się źle. Gruzini, jeżeli mówią dzisiaj o dobrobycie, to tak. nie mają na myśli 60., 70. i nawet 80. lata. I to jest dla nich dobrobyt, bo oni wtedy mieli wszystko i było stać ich na wszystko. To była grupa społeczna, którą było stać na to, żeby jeździć na zakupy do Moskwy albo do Petersburga. Mhm. To była grupa społeczna, która, to był naród, tak? Która, tak, tak, tak. który jeździł, jeździł i mógł sobie pozwolić na to, żeby Choć po restauracjach. Ja nie mówię oczywiście, że całe 100% Gruzinów, ale znakomita elita, tak, tak. tak. I nagle, w, kiedy upada Związek Sowiecki, chwilę wcześniej otwiera się granica z Turcją. Kiedy otwiera się granica z Turcją, jest wolny handel, jest właściwie już jest strojka i głasność, mm -hmm. głasność. I no i wtedy jakby oni w, w, się roz, wzbogacili niewiarygodnie, zwłaszcza w takich, na takim terenie, jak na przykład Abchazja. Po czym jest rach wielki. Bo zaczyna się wojna. Zaczyna się wojna Bardzo krwawa, prawda? Jedna i druga. Tak, I trzecia tak. tak naprawdę, bo jest wojna domowa. Mhm. Jest wojna o Osetię Południową, czyli to tak zwany, znaczy o tak zwaną Osetię Południową, czyli o region chińwalski Oraz naj, najgorsza, która najbardziej krwawa, wojna o Abchazji. No i kraj, który potem zamyka się, w, znaczy który zaczyna mieć opinię na, na świecie kraju upadłego, państwa upadłego. Mhm. I też tego, że. którym jest zorganizowana przestępczość, bo oprócz tego, że głową, głową państwa był. Edward Szewardnadze, czyli były minister spraw zagranicznych Związku Sowieckiego. To jeszcze dodatkowo był, to była taka postać jak Jabaj Jasoliani, który był worem w Zakonie, czyli taką no, jednym z najwyższych w hierarchii więziennej, tak zwanym złodziejem honorowym, w takim prostym, jakby bezpośrednim tłumaczeniu z języka rosyjskiego. I, e... Później reżyserem, prawda? Był reżyserem teatralnym. Tak, bo ja też czytałem moim nim, interesowałem się kiedyś worami. W polskich realiach to jest grypsera, tylko na sterydach. Dużo, dużo <laughs> tak, istniejąca w całym Związku Sowieckim i faktycznie jest tak, że akurat Gruzini mieli wyjątkowo wysoką pozycję w tej hierarchii przestępczej i jego historia była, jak zacząłem kiedyś o nim czytać jakieś artykuły, fascynujące, bo on zaczynał w tych czasach, kiedy oni jeszcze jeździ na koniach, on rabował jakieś banki i wiem, że później właśnie dostał się do tej elity gruzińskiej, został reżyserem teatralnym, chyba dyrektorem Narodowego Instytutu Teatralnego. No to jest bardzo ciekawa postać, można ją zgooglować. Pamiętam, pamiętam właśnie Takich serii, to właśnie później były te czasy, o których ty mówisz, i on wtedy stworzył swoją bojówkę zbrojną. No to jest cała taka. Tak. Cała taka historia. Tak. I, I to są w ogóle fascynujący, fascynujący moment. Ale o tym właśnie pisał Wojciech Górecki i o tym pisał też wojciech jagielski mhm. pisali. Więc też u nich można o tym znaleźć. Tak. No ale to były czasy no, mroczne, bo to były też czasy, w których energię elektryczną Gruzja sprzedawała Turcji i Gruzini mieli prąd 4 godziny dziennie albo 3 godziny dziennie. No w zależności od tego, jak się udało. Z gazem były również problemy. To jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że Gruzja prąd 24 na 24 od 2004 roku. No to jest, to jest coś dla nas fascynującego, tak? Ta Czyli od roku, wy... kiedy my weszliśmy do Unii Europejskiej, tak. a część słuchaczy tego podcastu jeszcze nie było na świecie, było z tego świecie. co wiem ze statystyk, tak. Jakby zawsze mnie drażnią porównania pomiędzy Polską a Gruzją. Nie mhm. możemy się porównywać. Przede wszystkim nie możemy się porównać, bo jesteśmy większym krajem. Jesteśmy krajem, który nie był w Związku Sowieckim i jesteśmy krajem, który po upadku tegoż Związku Radzieckiego nie zaczął od wojny. Tylko zaczęło od rozwoju. Myśmy jasne. ruszyli do roboty, jasne, jasne. a oni mieli wojnę. A wojna wiadomo, cofa. Wróćmy I... do tych kredytów. Po tym ciężkich tak. latach 90. przychodzi moment, kiedy Gruzini nagle. Odetchnęli z nadzieją, że będzie lepiej. No i przychodzi Saakaszwili, jest rok 2003, właściwie 2004, kiedy chodzi do władzy. No i pojawia się obcy kapitał, pojawiają się banki, pojawia się taka możliwość brania kredytów. Saakaszwili, jak zaczął zmieniać kraj, to jakby te zmiany były widoczne właściwie od razu. Tylko wyjaśnijmy tym, którzy nie znają historii mhm. Gruzji, że Saakaszwili był właśnie tym prezydentem, który był wykształconym w Stanach Zjednoczonych. Młodym reformatorem, prawda? Młodym reformatorem, Takim reformatorem, prozachodnim tak. reformatorem. Miał ja 35 lat, kiedy został prezydentem Gruzji, był Czyli młody. Tyle, ile ja mam teraz? Ja mam no. ten podcast w kuchni. <laughs> tak, tak, reporter tak. w kuchni ja, no, mógłbyś być prezydentem. E, no, dlaczego nie Polski? A ja nie Polski dokładnie. Tak. I, no, i, no i to była postać, która zaczęła reformować. Co prawda jest też taka, że czego by się nie dotknął, to nie mógł zepsuć, bo już się zepsuć praktycznie w tym kraju pewnie nic nie dało, więc mógł Mógł tylko naprawić. I on rzeczywiście zreform zreformował policję i zrobił to doskonale, działa to do dzisiaj. Zreformował administrację, działa to fenomenalnie, możemy im pozazdrościć. Cyfryzacja, digitalizacja i w ogóle rozwój internetu tam jest, to, 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 to naprawdę jesteśmy, jesteśmy daleko za Gruzją w tych aspektach. Mhm. I też ułatwił w ogóle jakby życie Gruzinom. Na przykład tam są takie automaty, które stoją przy ulicy, na każdym kroku właściwie, w których można zrobić wszystko: można kupić bilet, można zapłacić mandat, można zapłacić wszystkie rachunki, opłacić telefon i nawet przegrać ilość tam Larii na automata. Znaczy nie tak, na automata, tak, tak. tylko w takim wirtualnym kasynie. Albo wygrać, no to zależy. Albo wygrać. No. To jest, to, 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 wszystko można tam zrobić. więc jakby to naprawdę jest bardzo duże ułatwienie. No i Gruzini, którzy nagle zobaczyli, że Gruzja zaczyna się mm -hmm. zmieniać, ponieważ oni bardzo uwierzyli w to, co, co, że pojawił się ktoś nowy, że odszedł od władzy. Zobac zobaczyli, że, że faktycznie coś się dzieje, czyli zaczynają się zmiany i zmiany są widoczne, a one musiały być widoczne. No nie oszukujmy się, jeżeli on zaczął od budowy dróg, od budowy jakichś szklanych domów gdzieś tam, no to to było widoczne gołym okiem. Tak. To prawda, oni nadal nie mieli co jeść. Oczywiście czysto teoretycznie, jakby tak przysłowiowo, tak, że te lodówki nadal były puste i nadal nie mieli pieniędzy, ale uwierzyli w zmianę. No i pojawiły się banki. Jak pojawiły się banki, tłumaczył mi to jeden z dziennikarzy ekonomicznych, właśnie gruzińskich. Pojawiły się banki i pojawiła się możliwość brania kredytu. Przez bardzo długo funkcjonował taki jakiś mit i stereotyp, że, bank, że kredyty, które bierze się wirtualnie, prawdopodobnie nie będzie trzeba ich oddawać. Mhm. I to był też taki moment, że nie było żadnych. Żadnych takich ograniczeń w um, dostępie do tego kredytu. Mhm. Czyli miał pracę, nie miał pracy, chciał kredyt, brał kredyt mhm. i dostawał ten kredyt. Co prawda, no one były tam na jakieś dzikie procenty, no ale o tym nikt nie myślał. Mówimy o kredycie konsumpcyjnym, Oczywiście. a nie hipotecznym. Oczywiście, tak tak tak, 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 tak. No dzisiaj te statystyki są przerażające, ponieważ te dane, które, które udało mi się znaleźć, mhm. wskazują, że 64% Gruzinów jest na kredytach konsumpcyjnych. Z tym, że to jest, to, to jest liczba, która jest policzona z dziećmi, więc ich naprawdę najprawdopodobniej jest więcej. Według badania opinii społecznej, 89% tego społeczeństwa nie ma żadnych oszczędności. Mhm. I ja osobiście nie znam nikogo w Gruzji, kto ma oszczędności. To wszystko przyszło później, prawda, z kryzysem gospodarczym, bo tak. jesteśmy w tym momencie, w którym ty opowiadasz, to jest ta hossa, kiedy oni zaczynają brać te kredyty, tak, I tak jak mówisz, w stopniu po prostu zupełnie niekontrolowalnym. Mhm. Ja w ogóle wypisałem sobie też informację z Twojej książki, że pierwsze ograniczenia w tym braniu kredytów wprowadzono dopiero w styczniu tego roku, tak. prawda? To jest, jakieś, to jest kosmiczne, to jest 15 Dla lat jest bez kosmiczne. żadnych ograniczeń. Tak, natomiast jeszcze, bo też to jest bardzo wrażliwy hmm, ekonomicznie taki, ja nie wiem czy można to nazwać rynkiem, ale teren, mhm. teren. Ponieważ Gruzja bardzo reaguje na to, co się dzieje w Rosji, na kurs rubla, to bardzo wpływa na, na, na wartość Larii. Każde zawirowanie tam odbija się na A nie zapomnijmy o tym, że kredyty, kredyty hipoteczne, ale nie tylko, brane są w dolarach. Mhm. Jak taki przeciętny Gruzin nie tylko żyjący w stolicy, ale ty, ty mieszkałeś też... Z, na prowincji, na tak. Prowincji. Mieszkam w takim miaste, miast, mieście Zugdidi, ono jest na zachodzie Gruzji, mm -hmm. niedaleko Morza Czarnego, znaczy, no, niedaleko Morza Czarnego, tak. Jak ci Gruzini radzą sobie z dnia na dzień, mając, nie mając żadnych oszczędności, mając te kredyty i mając tą sytuację, od której zaczęliśmy, czyli dom super, czyli, że kiedy mm -hmm. ktoś przychodzi, albo kiedy ktoś umiera, albo... Generalnie to, że muszą... Zastaw się, a postaw się, to jest mm -hmm. nasze przysłowie, ale ono bardzo odpowiada tej gruzińskiej właśnie gościnności, prawda? Jak oni sobie z tym... Dzień w dzień dają rady. No więc to jest tak, że naprawdę ja widziałam wiele gruzińskich lodówek, naprawdę widziałam, co w nich jest. I rzeczywiście jest też trochę tak, że kiedy jest się po wypłacie, to w tych lodówkach jest wszystko. Ja jestem w stanie to zrozumieć, ponieważ człowiek, który tęskni za czymkolwiek, tak, jakby nie wiem, zjadłby sobie coś tam albo coś tam i nie może sobie na to pozwolić, tak. no to jak ma tę wypłatę, no to. No to nie wiem, stara się nakupować, tak? To jest takie ludzkie jakby tego nie ma co oceniać. Więc, więc wtedy coś jest do jedzenia, a potem jest coraz mniej. I na przykład ja widziałam takie lodówki, w których był tylko sos pomidorowy, który jest zaprawiony zimą czy tam no, jesienią. Mhm. I, I właściwie jest sos pomidorowy i chleb. No i czasem są jajka, no bo jajka znosi kura. Mięso, no to nie jest jakby taki częsty, czę, częsty widok na gruzińskich stołach. Już częściej spotyka się ser, ale też nie zawsze. No i w takich sytuacjach, kiedy przychodzi sąsiad albo sąsiadka, no to tam pół biedy, no bo wiadomo, że sąsiadowi i sąsiadce nie trzeba wystawiać całego stołu. Ale kiedy pojawia się niezapowiedziany gość, a takie rzeczy w Gruzji mają miejsce, że po prostu ktoś się pojawia, no to nie wypada mu nic nie dać na ten stół, tak? No więc oczywiście są ogórki kiszone, są pomidory kieszone, jakieś takie rzeczy, które tam porobili na zimę i one po prostu są, więc one są. No ale wtedy pojawia się problem, no dobra, ale nie ma chleba, nie ma sera, nie ma, no nie wiem, jakiegoś mięsa czy innego. No i wtedy jest historia taka, że człowiek idzie do sklepu, bierze na zeszyt. A taka supra to jest przynajmniej 100 lari. Mm -hmm. 100 lari to na 100, lari, 1 lari to jest dzisiaj złoty 40. Mm -hmm. okay. No to teraz to jest tam powiedzmy 140 zł, tak ale w zeszłym roku lari było po złot 80, więc mm -hmm. było to 180 zł, jakby to a to jest... średnia pensja w Gruzji. Y, według statystyk statu jest to 1000 niecałe 1100. Natomiast ja osobiście nie znam nikogo, kto teraz zarabia. Średnia taka średnia jest to 600-700 lari. Na mnie zrobiło wrażenie zrobiła na mnie wrażenie też taka wypowiedź z twojej książki człowieka który jest ekonomistą i mówi coś takiego że on jest w stanie zaplanować budżety firm a nie jest w stanie zaplanować tak. własnego budżetu domowego tak. Bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś umrze i trzeba będzie wspomóc tę rodzinę. Nigdy nie wiadomo, czy na przykład nie wiem, ktoś nie zachoruje, bo w Gruzji jest częściowo płatna służba zdrowia. To znaczy, emeryci mają jakiś taki niski procent, który muszą dopłacić. Natomiast, natomiast poza tym, to jakby no, no, służba zdrowia, jest, za, trzeba zapłacić za niektóre usługi. No więc nie wiadomo nigdy, co się stanie, tak. I do tego jeszcze, jeżeli ktoś na przykład ma kredyt na samochód i ten kredyt jest w dolarach, no to to jest też opcja, która może się. W każdej chwili zmienić. Ja miałem takie wrażenie, czytając tę książkę, ale być może to wygląda trochę inaczej, bo Gruzini żyją cały czas razem, prawda? Te rodziny wielopokoleniowe, to, że żona wprowadza się do męża, że ten mąż się w zasadzie nigdy nie wyprowadza od swoich rodziców i tak dalej. Są na to wytłumaczenia kulturowe też, ale czy fakt, że Gruzini są tak bardzo zadłużeni, dwukrotnie bardziej niż na przykład sąsiedni Ormianie. Czy to też sprawia, że oni nie są w stanie się de facto usamodzielnić? Oczywiście, oczywiście jak najbardziej, no bo yy, no popatrz w takim Tbilisi, jeżeli człowiek, który zarabia 700 lari i miałby wynająć mieszkanie za 500, mhm. no to on nie jest w stanie to przeżyć po prostu za to 200, które mu zostaje. To jest, to jest po prostu bardzo trudne, bo więc jakby te ceny są też niewspółmierne do tego, ile oni zarabiają, a w Gruzji wcale nie jest tak tanio, jak nam się wydaje. Jest jeszcze taki jeden fragment właśnie w tym rozdziale o kredytach, opisujesz przypadek takiej babci czy cioci, jakiejś starszej kobiety generalnie, która wzięła na siebie kredyt za kogoś, tak. bo nie wypadało jej odmówić. odmówić i to też jest taka rzecz, która wydaje mi się po tej lekturze bardzo, bardzo gruzińska, która się też z tą super łączy, że że nie można komuś odmówić, że trzeba zawsze się pokazać od tej dobrej strony. Ten tytuł zresztą twojej książki, czyli pokazucha, pokazucha to jest po polsku. Pokazówka. Pokazówka, bo to jest rosyjskie słowo, prawda? Tak. Ja się może wytłumaczę z tego tytułu, Wytłumacz. jeśli chcesz. <laughs> Ponieważ, no właśnie, bo, znaczy, mówię to często, natomiast czuję jakąś taką wewnętrzną potrzebę, że, że muszę podać, że w języku rosyjskim pokazucha jest słowem pejoratywnym. Mhm. I jest słowem ocennym. W związku z tym... Poza tym jest słowem rosyjskim, a Gruzini przecież mają swój język, w związku z tym, co robi słowo rosyjskie w książce o Gruzji. Jest to jakby już yy, dwuznaczne. Natomiast jest to książka dla polskiego czytelnika. Mm -hmm. To po pierwsze. Po, pier po drugie pokazówka, pokazuwa nie brzmi dla nas na ucho tak dobrze jak pokazucha. To prawda. No to też był argument, argument za pokazuchą. A kolejna rzecz jest taka, że ja w większości wywiadów, mm -hmm. które robiłam do tej książki, przeprowadzałam w języku rosyjskim. I mm -hmm. We wszystkich tych wywiadach, które przeprowadzam w języku rosyjskim, słowo pokazucha pojawiało się przynajmniej kilka razy. O to właśnie chciałem zapytać, bo ono faktycznie zresztą ty piszesz o tym w książce, że ono ma ten wydźwięk pejoratywny, ale wydaje mi się, że gruźni zdają sobie sprawę z tego, że ten taki właśnie sposób życia, to co wspominają o tej babci czy cioci, że mhm. nie można odmówić, że to działa na ich szkodę. Takie miałem wrażenie, czytając te wywiady, że oni przyznają się przed tobą jako przed ale nie są w stanie o tym rozmawiać między sobą. Tak, oczywiście. I nie, nie, mam, nie mam takiej jakby wiedzy, ponieważ te osoby starsze, z którymi o tym starałam się mhm. rozmawiać, to one zawsze mówiły, u nas tak jest, u nas tak zawsze było i trzeba sobie pomagać. W związku z tym to nie ulega żadnej wątpliwości. Tak żyli nasi przodkowie i my też tak będziemy. Natomiast te osoby młodsze, czyli mam na myśli takie osoby do czterdziestki, mhm. mają świadomość, że... Takie postępowanie wpędza ich w kłopoty. Ponieważ o, no jest taka świetna historia, której nie ma w książce, ale chciałabym ją opowiedzieć. O, to jest powiedzmy. historia mojego kolegi. Ja w ogóle swoich znajomych nie zamieściłam w tej książce, ponieważ stwierdziłam, że byłoby to nie fair, bo wiem o nich zbyt dużo mm -hmm. i najprawdopodobniej kusiłoby mnie, żeby napisać to wszystko, a nie mogę. Trudno później, można <laughs> Ta, mieć relacje. Yy, tak. No, no właśnie, właśnie, więc, więc moich znajomych tutaj nie ma, mm -hmm. chyba że to zaznaczam i mój kolega, który skończył studia i skończył studia w Tbilisi i przez jakiś tam czas pracował w innym mieście i mieszkał u swojej rodziny. Był tam, była tam ciocia, wujek jego kuzyn. Być może była jakaś jeszcze jego tam jakaś kuzynka, ale nie pamiętam, W tej historii nie ma to znaczenia. I on mieszkał u nich, to znaczy mieszkał u nich, bo to było takie oczywiste, że on, nawet pracując w tej firmie, nie zarabiał źle, w jakiejś tam firmie, nie wynajmie sobie mieszkania, ponieważ on ma w tym mieście rodzinę, więc to jest jakby oczywiste, że on się tam przenosi. I ja tego bardzo długo nie mogłam zrozumieć, na jakiej zasadzie to jest oczywiste. Bo jeżeli, co to znaczy? Że jeżeli ja na przykład wychodzę za mąż, za Gruzina i mieszkamy w Tbilisi, i mamy mieszkanie, które ma powiedzmy 40 metrów. Mm -hmm. To znaczy, że jeżeli jakiś jego kuzyn albo ktoś zdecyduje, że on teraz będzie pracował w Tbilisi, to on będzie mieszkał u mnie, bo, bo co? <laughs> Więc y i oni mi powiedzieli, że tak, że jakby to jest oczywiste, bo to, tak. to, to, się, to się tak robi. I bardzo często można usłyszeć od takich Gruzinów, którzy mieszkają w jakimś innym mieście, że oni mają dom w Tbilisi. Jak ja się pytam, ale że, że nie rozumiem, jak, w, w jakim sensie. No, że mieszka tam kuzynka, albo tam, albo tam nie wiem, siostra, i. Tak, tak, i tak. No, i ja mam dom w Tbilisi. A ja mówię, no, ale nie masz tego domu w Tbilisi, bo tam ktoś już mieszka, to nie jest jakby twój dom. No nie, no to jest u nas. Więc to jest no, te, tego typu, tego typu mhm. podejście. Natomiast wracając do tej historii tego mojego właśnie kolegi, to mieszkał w tym, w tym mieszkaniu tej swojej tak. ciotki, wujka i, 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 i z tym kuzynem. Obaj pracowali i chcieli zrobić remont w tym domu. Ale żaden z nich nie dostał już żadnego kredytu więcej, więc poprosili tego mojego kolegę, żeby wziął olbrzymi kredyt, bo on wziął chyba 4000 lari, Kredyt właśnie na remont tego, tego domu i kupno jakichś tam mebli, jakieś coś, coś w tym stylu. I on wziął ten kredyt. No i oni tego kredytu nie oddali. I on jest w tym momencie na czarnej liście, oczywiście. Uh -huh, uh -huh. Na czarnej liście, oczywiście. Ile dobrze pamiętam, nam jest ponad 30% Gruzinów, jest na, na, tak, na tak, czarnej liście, tam, czarnym spisku. I on jest na czarnej liście, no ponieważ nikt tego kredytu nie oddał. I co więcej, ja mówię, i pytam go, ja mówię, rozumiem, że nie utrzymujesz kontaktów z nimi. On mówi, no nie, no jak to, przecież to jest rodzina. Więc ja mówię, no ale co, siadacie? No bo ja tego nie rozumiałam. Siadacie, w święta przy jednym stole jest supra. Nie wierzę, że nie jesteś na nich wkurzony, ponieważ to cię blokuje. Ty jesteś tak, na czarnej tak. liście, więc nie możesz wziąć żadnego więcej kredytu. I co? No nic, no przecież to jest moja rodzina, w związku z tym nie mogę nic z tym zrobić. I nie będziemy się kłócić o pieniądze. To jest też tak, że. Oczywiście piszesz nie tylko o kredytach, rozmawiamy o pieniądzach, bo uznałem, że to będzie taki temat, który się nie pojawi w innych Twoich wywiadach. Bo tu są dużo ciekawsze historie w tej książce, którą w ogóle bardzo polecam, bardzo poruszające zresztą historie. Różne o, o generalnie o stosunkach rodzinnych, które są bardzo, bardzo trudne ze względu na to, co teraz powiedziałaś, ale też tradycje gruzińskie, to, że wpływ w cerkwi na miejscu i tak dalej, prawda? Który jest przy... Gruzja pod tym względem akurat przypomina trochę Polskę, tylko też podkręconą, szczególnie w rozdziale, w którym pisze o mniejszościach seksualnych. To, to wszystko wygląda jak w Polska w krzywym zwierciadle, czyli dużo, dużo mocniej, prawda? Tak, dużo, dużo mocniej, natomiast jak ja zbierałam materiał do tej książki, to był cały rok 2000. 2018, mm -hmm. trochę 17, Ja sobie nie wyobrażałam takiej sytuacji, jeżeli chodzi o środowiska LGBT mm -hmm. w naszym kraju. I kiedy kończyłam ją pisać, wydarzył się biały stok. I to jest, dla mnie to jest porażające. To prawda, no, ale u nas były też inne marsze, gdzie nie było tak, aż tak, tak źle. Oczywiście, nie, tak, tak. Także, tak. w każdym razie, chciałam od tego odbić, bo jest tu też taki jeden drobny, bardzo fragment w jednym z rozdziałów który jest taką, wydaje mi się, ale właśnie o to chciałem zapytać, iskierką nadziei na przyszłe zmiany w Gruzji. I czy mogłabyś trochę opowiedzieć o firmie AISA? <laughs> Oczywiście. Jest to jeden z moich takich ulubionych, zresztą wczoraj w Krakowie mnie o to pytano. Mm -hmm. Firma AISA jest to pierwsza gruzińska firma, to znaczy nie wiem, być może w Związku Sowieckim były jakieś takie firmy, mm -hmm. ale ja po prostu nie wiem. Czy pierwsza w byłam. niepodległej Gruzji. Pierwsza w niepodległej Gruzji. Firma, która produkuje prezerwatywy. I są to takie prezerwatywy z przesłaniem. Mhm. A dodajmy tylko, że wcześniej piszesz, że generalnie świadomość antykoncepcji wśród gruzinów jest dość niska, prawda? Tak, bo jest, jest, tak, były trzy badania zdrowia przeprowadzane w Gruzji, to był 99, 2005 i 2010. Mhm. Więcej nie ma, mhm. i to są dane na, jakby z, tych, z tego okresu. Być może coś już się zmieniło, natomiast jeżeli chodzi w ogóle o taką świadomość i, i antykoncepcję, i świadomość w ogóle chorób przenoszonych drogą płciową jest bardzo niska. Wynika to również z tego, że nie prowadzi się w Gruzji tak zwanej dzisiaj popularnie seksualizacji dzieci, tak? czyli, czyli wychowania seksualnego. No nie to ma w wszystkie tematy, które my z naszego tak, tak. Nie ma wychowania seksualnego w szkołach ze względu na to, że blokuje to cerkiew bardzo mhm. mocno. Gruzja miała to wprowadzić, kiedy podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, natomiast do dzisiaj jeszcze tego nie, nie zrobiła. Ponieważ jest to tak, bardzo blokowane właśnie przez Cerkiew. I firma AISA w 2017 roku wyprodukowała prezerwatywy, które oburzyły całą społeczność gruzińską. Mhm. Nie dlatego, że prezerwatywy w Gruzji są niedostępne, bo są dostępne. Ta Isa akurat sprzedaje prezerwatywy tylko online, nie sprzedaje ich w sklepach, nie wiem, być może ludzie się boją je mieć na półkach, bo mają taką na przykład serię polityczną. Put in Stalin. Mm -hmm. <laughs> I to jest jedna taka. Kolejną taką, jakby z tej serii, jest, jest taka jubileuszowa również na dziesięciolecie wojny um, właśnie o, z Groszum, 2008 tak. roku 888 z Putinem, który jest pod parasolką i teraz, żeby nie przekląć. To ja to zagłuszę, ale znam mm -hmm, to hasło. Tak. Bo <laughs> każdy. Potrzebuje ochrony, no mm -hmm. zagłuszysz, rozumiem, <laughs> więc, więc jest taka, ale też pojawiły się takie burcze, na przykład z matką Gruzją, czyli mm -hmm. symbolem, wielkim symbolem bielskim, tak. który, na którym jest napisane, nie chcę być twoją matką. <laughs> Na przykład, i bądź z królową Tamar, która mhm. jest w Pantonie Świętych, choć jak historia pokazuje, wcale taka święta nie, nie była. Nie była no tak. Jest też z takim znakiem trzech palców. Palc, dwóch palców złożonych, palców do, złożonych tak, do błogosławieństwa, Błogosławieństwo. Błogosławieństwo no jakiegoś symbolu religijnego. Mm -hmm. No i to I te, palce, potężne... I te palce są w prezerwatywie z tego, w prezerwatywie, tego prezerwatywie to... tak. I to, to spowodowało olbrzymi sprzeciw. Tam jest taka, takie Stowarzyszenie Prawosławnych Rodziców. Mm -hmm. No, oraz oczywiście mnóstwo takich stowarzyszeń związanych z, z, z tym środowiskiem cerkiewnym, czyli takim no, bardzo radykalnym i bardzo, i bardzo tradycyjnym i bardzo patriarchalnym że wyszli na ulicę i kazano im likwidować te tak. rezerwatywy. Firma AISA nie zdecydowała się na to, że zlikwidowała jakiekolwiek, powołując się oczywiście na to, że jest, żyją w kraju demokratycznym i nie, nie obrażają ich uczuć religijnych tym sposobem, no przecież nie, nie trzeba tego kupować. Mhm. Więc można kupić sobie dzisiaj za jakaś taka cenach chyba 5 złotych tak. tych, tych prezerwatyw firmy Aisa. Tak, tak, bo sprawdzałem. Natomiast chciałem Cię zapytać, nieprzypadkowo pytam o tę firmę, bo w całej tej książce to jest taka właśnie perełka tego, że jakaś firma postanowiła zrobić bardzo ciekawą kampanię swojego produktu, obrazoburczą, ale też śmieszną, inteligentną, ale nie, nie pasującą do reszty tego obrazu, nie pasującą do, do tego, jaka Gruzja się wydaje, przynajmniej po lekturze mm -hmm. tej książki, ale też paru innych. I chciałem cię zapytać, czy wydaje ci się, a może właśnie jest inaczej, że Gruzja się jednak powoli zmienia, między innymi ze względu na tą wielką emigrację, że to jest jeden z tych krajów, z którego wyjechało tak dużo obywateli na zachód, i oni jednak wracają obejrzawszy coś innego. Czy jest szansa, że różne bardzo patologie, które ty w tej książce przywołujesz, które nie są wyjątkowe dla Gruzji, prawda? Zdarzają się wszędzie, wszędzie w zasadzie, mhm. ale czy jest szansa, że one. Przestaną być tak nagminne, właśnie ze względu na to, że tak wypada, że tak było zawsze, ten, ten argument, który bardzo często tutaj pada, ta pokazucha. Czy to się zmieni, czy. Może firma ISA nie, nie, nie twierdzę, że niesie jakąś tam flagę zmian, ale. Czy może dojść do takiej zmiany w najbliższej przyszłości? Eee, więc tak, jeżeli Gruzini sami nie będą chcieli się zmienić, to się na pewno nigdy nie zmienią. Mhm. Natomiast mam takie poczucie i takie wrażenie, patrząc na te osoby, które wyjechały z Gruzji i niestety nie chcą do niej wracać. I to nie są tylko przyczyny ekonomiczne, ale właśnie jakby te ciążące na nich. E, tradycje, rodzina, która jest obecna w każdym aspekcie ich życia, zagranicą tego nie mają, więc tu mają jakąś taką swobodę. Ja mówię o młodych ludziach oczywiście. I mam poczucie, że Gruzja się zmienia. Zmienia się w dużych miastach, czyli mówimy teraz tak, naprawdę mówimy o dwóch, bo mówimy o Tbilisi i Batumi. Mhm. Moim zdaniem siła w 20-latkach dzisiejszych. Oni się rzeczywiście zaczynają buntować po prostu. Tak, był, zresztą była seria teraz protestów niedawno gruzińskich. Mm -hmm. Tylko może nie wchodźmy w tematy polityczne, bo tu okay. musielibyśmy popłynąć przez godzinę jeszcze co najmniej. Dziękuję Ci bardzo za to, że poświęciłeś swój czas, bo naprawdę spotykamy się zresztą o takiej nie, codziennej dla tych podcastów niechrześcijańskiej, porze, niechrześcijańskiej porze. porze, tylko po to, żeby porozmawiać. Jeszcze raz bardzo serdecznie polecam książkę Pokazucha na gruzińskich zasadach. I wiem też, że masz fanpage na Facebooku, jak się nazywa? O Kaukazie Stasia Budzisz. Także zapraszamy, tam. zapraszamy też na O Kaukazie Stasia Budzisz. Dziękuję Ci serdecznie za wizytę. Bardzo dziękuję.